Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście rozpoczął się nowy event Level Up. Jest między innymi duża blachowicz, którego najprawdopodobniej zrobię i po prostu go sobie zlevelupuję, albo raczej awansuję, bo to się nazywa teoretycznie Avance Food, ale lepiej to brzmi Level Up, ja będę mówił Level Up. Graliśmy oczywiście w Champions, otworzyliśmy kilka dużych paczek. Była paczka z Shapeshifterem, w której był, nie powiem kto. Tak czy inaczej działo się dosyć sporo. Możliwe, że dzisiaj jeszcze odpalę krótkiego streamka, dam oczywiście znać na Insta Stories klasycznie. A tak to co, zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, więc codziennie to jest daily. To było na tyle z samego początku, proszę państwa. Proszę oglądać, bo było dużo ciekawych rzeczy, dużo paczek i tak dalej, także zapraszam. Postanowiłem, że będę w Champions grał Tony Crossem na ataku, ponieważ czemu nie? Generalnie muszę na pewno też skończyć Kamavingę, gdyż iż ponieważ zostało mi 20 składu, żeby go skończyć, więc nie wiem, ile mi to wyjdzie hajsu, ale no, jeszcze ostatnia szansa trafienie Pogby w tej paczce się przyjdzie. Dushan, jest Dushan 93, Corona Sanchez, De Bruyne 99. Aha, 5, dobra, ale 5 słabszy tylko Dushan? Uwolni potencjał swojego składu w awansie, Avance Food. Wynieś swoich piłkarzy, że poziom poprzez zadanie na lepszym awansu, w całej kampanii wszystkie podstawowe karty będą miały ulepszone wersje, dostępne do zdobycia przez zadania, okej. Okay. Karty awansu dostępne będą w paczkach, aktywności będą udostępniane, okej, czyli będą te karty będą w paczkach, ale będzie można je upgradeować przez SBC, dobra, ale ja muszę wiedzieć, czy Dushan ma 4x4 aktualnie, czy ma te 5 sztuczek. Ja ma 5 sztuczek Dushan, to ja jestem w domu, ale coś czuję, że dostanie 4 sztuczek i będzie mi przykro. 4x5, no dobra, jakby to wyglądało teraz ulepszone. 8, 8, 7, główki 99. Trochę szkoda, że nie będzie ma 5 sztuczek, szczerze mówiąc. Bym porobił śmieszne sztuczki z Dushanem. Logowanie jest codzienne nowe, okej. Okay. 12 logowań i jest 5 piłkarzy, 5 plus, okej. Okay. Klasyczne logowanie, więc imo spoko. Awansuj swoją grę, okej. Okay. A spoko sobie, bo ty, mogę po prostu kupić tego Dusza. Aha, dobra, czaję już wszystko. Kupujesz sobie kartę i dostajesz potem taką lepszą. Kevin 99 w ogóle, ja pierdziel. Otwórz sobie jakieś paczki w takim razie, by miały pierwszeństwo te w ogóle karty, bo ostatnio te Shapeshiftery nie miały pierwszeństwa. I słabo to wyglądało, nie? 283 plus, Lachowie 90 koła, chłopie. Nie znałem się. Walkout. Trencik. Może? Nie, okej. Okay. No to mam nadzieję, że te karty mają pierwszeństwo. Dwóch piłkarzy 74 plus. Dawaj. Ah! Krany. Barella lub też Verratti. No dobra. Mają pierwszeństwo, mówisz. No dobra, to git. Mają pierwszeństwo, to w sumie dobra informacja. Dobra, trzech piłkarzy przy 3 plus. Dawaj. Ah! Niedobrze. Ja coś czuję, że trafię Pogbę dzisiaj. Trafię Pogbę, ale w wersji zwykłej. Trzech piłkarzy 3 plus. 84 plus. Kurde, no. No Oblak przynajmniej, chociaż tyle dobrze. Może być jeszcze Tony Cross w środku, żebyśmy licznik zmienili. Ale nie, jest Theo Hernandez. I Oblak, kurczę, gdzie go mogę przepalić teraz? Mamy pierwszą kartę. Pierwszą kartę Level Up, tak zwany awans 4x4. Bardzo ładna animacja swoją drogą. Fajne. Uuu, jaka paczka. Trzech piłkarzy 4 plus. Może. Okej. Okay. Tony. Jeszcze Sule, no co to jest? To teraz patrzcie to. 7 piłkarzy 5 plus. Teraz. Dziękuję za suba, panie Antek. I mobile. A może tak nie mają pierwszeństwa? 20% na trafienie karty awans piłkarz. Ale jest walkout, więc może... Verratti. Tych kart nie da się trafić. Ta osoba na bramce, co ty gadasz? Ja zrobię P3. Pierwszy flicki wchodzi. Let's go! Wreszcie, dobra. Wielki powrót flickików, pięknie. Tony Cross, przewrotki dla widza. Ewentualnie skopanie przeciwnika. Tony Cross. Oj, na zielono by siadło. I wszyscy o tym wiedzą. Gianfranco? A zero, piękne, zielono, wszystko siada. O chłopie, nie spalił. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Jak naciska się L1 i L2, to wtedy zawodnik robi taką śmieszną animację strzału. Taką jakby, taką wiecie, taką fancy, nie? Ale nie zrobił. I czemu? To się na pewno nie zemści. Nie ma szans. O rany boskie, ja ten mecz przegram. I tyk, no. Dobra. Teraz, o chłopie.
No! Wreszcie Tony z brameczką. No, nie o to mi chodziło, ale może być. Sądzę o transferze Di Maria do Benfiki? Nie dziwię się, że odszedł Di Maria. Nie będę grał tak gówniany sposób, że to było pewne, że on odejdzie. Znaczy były tam jakieś plotki, że niby miałby przedłużyć kontrakt, no ale... Bądźmy szczerzy, kto chciałby grać w takim składzie, gdzie jest taki beton, no... I w parcy z Tocem będzie... Aaron Ramsdale. Nie. A może, dobra, nie już, chociaż dobra, pomówmy trochę o Neymarze, bo ewidentnie jak mówimy o kimś, to potem się go trafia. Dobra, pomówmy o Neymarze, pomówmy o tym, jak Neymar, fatalny okres ostatni Neymar, fatalny, tam się przyznał do jakiejś zdrady czy coś, dramat. Myślę, że musimy o tym porozmawiać jeszcze więcej, zdecydowanie. Neymar ma być w Barcelonie, co o tym sądzę? Kurczę, ten transfer dużo pomógł Barcelonie, myślę, że tak, Neymar by bardzo pomógł. Neymar, zawodnik z Barcelony, bardzo by pomógł Barcelonie. No tak. Udało się, proszę państwa. Kamavinga zrobione i paczka z cheaterem za 50 SBC. Tak, myślę, że z 200 mi ten Kamavinga wyszedł, więc nie jest to jakiś mega tragiczny deal. Także jest Kamavinga, oczywiście Ale jest, Francuz, shapeshifter, na miniaturce to znowu będzie wyglądało pięknie. Mogę zrobić tytuł, wreszcie go mam i dać shapeshiftera z Francją. Jezu, jestem genialny. Kurczę, a ten Pogba jakby więcej robił w Juventusie teraz, albo by super. Więcej meczów Pogby, żeby był mniej kontuzji Pogby. Tak, zgadzam się z tym zdecydowanie. No to w ciemno, nie? Robimy to. Co ma być, to będzie. Lecimy oczywiście po pozycjach. Najpierw bramka rzeczywiście, żebyśmy już skończyli tę ruletkę jak najszybciej. Nie ma. PO. Zachy mam. Nie ma. Dobra. Esio. Dobra. Dembele albo Giroud. I kończymy. Nie ma, ale tego Dembele już mam. Dobra, ej. Elo. Kamavingę mam, dobra. Czyli obrońcy, że tego nie ma. SPD. Nie mam pojęcia, jak to jest teraz dobry, czy się zrobi na SPD. Nie wiem. Ale nikogo nie ma na SP. Dobra, na SPD. Na PP. Chyba nie ma żadnych kart. Alright. SP. Tu coś czuję, że... nie ma. Na LP może być ten, to Liso. Ale nie ma to Liso. SP. Gówno. Po co żyć? Kamavinga nie dam składu. Nie, no on dał do składu, jeszcze Krossa, Majdepaja. Ale że nikt mi nie przypomniał. On na razie, wiecie, musi się zaaklimatyzować. Pooglądać drużynę z trybun. Nie! Kimpembe, ale ty jesteś... naprawdę. Ciężki mecz się wylosował. Alright. Sola. Pik. I uderzenie. Cyk. I pyk, proszę bardzo, co? Ale źle zagrał. Boże, jak ja nie trafił. On się marnował na tej pomocy, serio, on na tej pomocy, on się marnował. Dajesz go na napad i życie jest piękne, niestety. Toni Kroos. Cyk. Lis pola karnego, nie? Bum. Cheat code, nie? Dajesz Toniego Krossa i masz odpalone cheaty w FIFA. I Toni. Spokój, opanowanie. Cały Toni Kroos. Boom. Nie było na zielono, ale... Może być. Rage quit? Dobra. Dziękuję bardzo. Co my tu mamy? Mike Mignon na bramce. Tomori, Diaz, Osimhen. O, Sterling. Okej. Okay. Zobaczymy, będzie śmigał. Okej. Okay. On jeszcze nie chciał, za szybko kończyć tego meczu po prostu. Ja tak to widzę, Toni Kroos chciał poddymić, ale jeszcze nie. Czerwony Dybala. Nie będę jak ma gwiazdki, ale jeśli ma 5 sztuczek to W, jak najbardziej. I tracę bramkę, serio. Nie ta noga, debilu. Nie o to mi chodziło. Zupełnie nie o to mi chodziło, ale dobra, Toni Kroos zrobi swoje, a ja mu ufam. No nie, halo. Halo, tak się nie gra. Brawo, Kylian. Już go chciałem wyzywać, lewą nogę już, dobra. Cyk. I... Mbappé! Pięknie, Toni, ależ współpraca tych zawodników, pięknie. Dobrze, źle. Cesam się. No. Nie w taki łatwy. Nie. No to jest gol.
Powinien to wygrać. Niedobrze. Dobra, dobra. O! Co on zrobi? Czy pozwoli mi strzelić gola, czy nie pozwoli mi strzelić gola? Chyba pozwoli, co? Pozwoli mi strzelić gola. Dobry zawodnik. Dziękuję serdecznie, panie kolego. Ta win na pewno mi się przyda. Ederson na bramce, Buffon, Kamavinga na linii. Cross! Bardzo dobry wybór. Ale pograli, co? Dobrze! Nice, Tony. Piękna akcja. Wszystko zgodnie z planem, chłopie. Schematy. I pyk. Ależ spokój i opanowanie. Proszę państwa, Gianfranco Zola. Wychodzisz? Oczywiście, że tak. Ta psoba. Maldini, Zambrotta, Pele, Rijkaard. O rany. I to będzie gol chyba. Jezu, ej, to można było obronić aż ten. Memphis. Oj! I to będzie 2-0. O! Jak ty przy... Dobra, to jest już... Źle się ruszy. Dobra, jest. Ja już ogarnąłem jego ruszanie się. Dobra, git. No! Jakby to się od słupka odbiło w drugą stronę, to bym... bym powiedział słów parę pewnie niefajnych. No i jest zagrywka chyba, co? Nie. Nie! Stop! Nie ruszaj się! Harry Maguire! Dawaj. Harry Maguire. No jak nie on, to już nikt, nie? Nie gadaj. Okej. Okay. Dobra, jeden schemat. Albo w sumie... Harry, patrzcie to! Nie, no chłopie, goat. Ryszkic. Czy nie? Dobra, no. No, także proszę państwa, bardzo przyjemny FU Champions, bardzo przyjemny początek FU Champions. Toni Kroos, absolutny bowler po prostu, no, aż chce się grać FIFA, mając takie karty. I co, dzisiaj pewnie sobie zagramy jeszcze chwileczkę FU Champions, zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądało, albo skończy dzisiaj, albo jutro, zobaczymy. Tak czy inaczej, oby jakiś fajny content dzisiaj wyszedł w SBC, no i widzimy się oczywiście jutro. Także trzymajcie się, do usłyszenia, adios.